Naszym kolejnym gościem podczas memoriału Jana Basińskiego jest trener Gotthard Kokot. Od samego rana, jak podczas tych poprzednich edycji obserwuje pan zmagania tych piłkarzy, jak ocenia pan organizację tej imprezy i poziom? Jestem tu od początku tych turniej i uważam, że jest to wprost wzorowe. Rzadko kiedy któryś turniej, a uczestniczyłem w kilkudziesięciu, nigdy nie był tak wspaniale zorganizowany, z nagrodami, z poziomem sportowym. No jest to coś fantastycznego. Taki turniej to nie tylko uczczenie pamięci, to także spotkanie ze znajomymi, z niektórymi po wielu latach. No właśnie to jest największa, uwagam z tym, taka wartość, którą się dodatkowo otrzyma. Jest możliwość spotkania się z przyjaciółmi, rywalami byłych boisk i tak dalej, a w piłce nożnej ta przyjaźń wyjątkowo się zakorzenia i taka możliwość, to udostępnienie takiej możliwości, jest to coś pięknego, że można się spotkać z tymi ludźmi, porozmawiać, widzieć ich na żywo, bo to jest istotne, a przy okazji spojrzeć na wartość naszej młodzieży, która w przyszłości będzie reprezentowała kluby. Spotkamy się po raz czwarty właśnie, by uczyć pamięć legendy klubu, niezapomnianej postaci. Jak trener wspomina Janka Basińskiego? Ja miałem to szczęście, biorąc pod uwagę, że byłem zarówno zawodnikiem, jak i współpracownikiem Jasia. Ja mogę przytoczyć tylko, jakie mam odczucie i za co jestem komuś wdzięczny. Jako zawodnik i tak dalej, to wiadomo, że jest trener i jest zawodnik, im trzeba wykonywać odpowiednie zadania i wykonywać to, te rzeczy, które narzuca trener. Natomiast trenera Basińskiego wspominam jak najbardziej w swoim życiu, dlatego że gdy doznałem kontuzji, miałem zerwane krzyżowe i tak dalej i zakończyła się moja gra w piłkę. Po rehabilitacji około 9 miesięcy zjawił się u mnie, co było dla mnie dużą niespodzianką, i mi zaproponował, że jesteś moim asystentem. I to była znowuż drugie wejście w sport, oczywiście z innej strony. Byłem asystentem przez kilka lat. Później byłem osobiście sam trenerem już na własny rachunek i sam pan widzi, że podanie ręki w tak trudnym momencie, którą mi trener Basiński, muszę się odwdzięczyć dozgodnie, przynajmniej w tym momencie, żeby brać udział w memoriale. Ostatnie takie pytanie, nie mogę ominąć tego pytania. Jak trener uważa, czy w najbliższych latach zobaczymy drużynę Rakowa Seniorów na salonach piłkarskich? Jeżeli chodzi o to, to mam prawo coś na ten temat powiedzieć. Jeżeli się spojrzy na historię naszego klubu, to są takie etapy. Pierwszy etap to był 62, 66, gdzie zbudowano drużynę, która awansowała do drugiej ligi. Uważam, wspaniały zespół, że prowadząc 2-0 z Unią, i to decydowało, że nie znaleźli się w pierwszej lidze. Później były, nazwijmy to znowuż, walka o spadek, awans, no i Puchar Polski. I to jest pierwszy etap, który zakończył się. I od tego momentu zaczyna się budowa następnej drużyny. Ona trwała 13 lat. I tam dotyczy to Turka, Zdzisia, Słabuty i tak dalej. I znowuż po jakimś czasie ta drużyna w różny sposób się rozpadła. I ja dokończę później samą tą myśl, dlaczego się rozpadają te drużyny. I następny ma pan etap, wejście do drugiej ligi, później do pierwszej i znowu spadek i dosyć głęboko. Teraz jesteśmy na etapie znowu budowy zespołu. Wszystko wygląda tak samo, każdym tym. Pierwsza sprawa, gdy Raków osiąga sukces, to zaczyna się polowanie na naszych najlepszych zawodników. Jeżeli
zabiera się najlepszych zawodników, nazwijmy to tą śmietanę, no to niestety, ale zbudowanie następnej grupy ludzi trwa. Sam pan widzi, pierwszy raz trwało 13 lat. W tym roku spadek z ligi jest 2000 rok, ja mówię z drugiej. I jesteśmy dzisiaj niby w drugiej lidze, ale to trochę się pozmieniało, jak powstała Ekstraklasa. I budujemy, jest to dosyć trudne do zdobycia. Życzę im, ażeby trafili na takich ludzi i trzeba mieć trochę szczęścia, ale co najważniejsze, trzeba zbudować taką atmosferę i drużynę, która wejdzie i pokaże swoją klasę.